Nazywam się Grzesiak Amadeusz. Od kwietnia 2020 roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, skupiającą się na wytwarzaniu oprogramowania. Z wykształcenia jestem inżynierem środowiska, lecz moja działalność opiera się na czymś całkowicie innym, niż wynikałoby to z mojego dyplomu. Pierwsze kroki, jeśli chodzi o oprogramowanie, stawiałem w jeleniogórskiej firmie Promatic, gdzie nabrałem pierwsze doświadczenie. Po około półtora roku zdecydowałem się na założenie własnej działalności. W podjęciu tej decyzji na pewno pomogło mi dofinansowanie z urzędu pracy, za co mogłem kupić sprzęt oraz ulgi dla przedsiębiorców, takich jak mały ZUS. Obecnie moja działalność skupia się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest budowa aplikacji webowych. Aplikacje webowe są to aplikacje, które możemy odpalić za pomocą przeglądarki zarówno na komputerach, jak i na smartfonach. I takie aplikacje powstają przy współpracy z dużymi firmami. Drugim filarem mojej firmy jest budowa stron oraz sklepów internetowych. Są to zarówno strony wizytówkowe, jak i bardziej rozbudowane serwisy. Jeśli chodzi o sklepy internetowe, jest to świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy posiadają już istniejące fizyczne sklepy, aby przenieść swój biznes do internetu. Jest to dobra opcja, ponieważ koszty utrzymania takiego sklepu są bardzo niskie. Sklepy te posiadają prosty panel administracyjny i większość procesów w nich jest automatyzowana. Dlatego każdy może nauczyć się własnoręcznie obsługiwać taki sklep. Moje portfolio można zobaczyć na stronie amadeomedia.com. Moja praca polega głównie na programowaniu warstw frontendowych aplikacji oraz stron www, a także są to liczne spotkania dotyczące przyszłości aplikacji oraz spotkania z klientami. Do głównych umiejętności frontend developera należy znajomość HTML-a, CSS-a i JavaScriptu oraz jakiegoś frameworku JavaScriptowego. Dzisiaj najpopularniejszymi frameworkami są React.js, Angular oraz Vue. Warto znać także podstawy systemu kontroli wersji, np. Gita, oraz podstawy programu do obróbki zdjęć, takie jak Photoshop albo Figma. Na koniec dodam, że sektor IT jest to jedna z najbardziej perspektywicznych branż, w której zapotrzebowanie jest ogromne. Potrzebni są nie tylko programiści, ale także specjaliści w dziedzinie UI, UX, designerzy, graficy, testerzy, analitycy biznesowi czy menadżerowie projektów. Żeby zacząć pracę w IT, nie trzeba skończyć specjalnych studiów. Na co jestem przykładem, ponieważ studiowałem coś kompletnie odbiegającego od IT. Teraz w internecie jest dostępnych mnóstwo materiałów, często darmowych, z których możemy się uczyć. I naprawdę wystarczy czasami kilka miesięcy porządnej nauki, aby albo znaleźć pracę, albo otworzyć własną działalność i zdobyć swoich pierwszych klientów. Dziękuję serdecznie za uwagę oraz zachęcam wszystkich do zapoznania się z możliwościami, jakie daje branża IT. Pozdrawiam, Amadeusz.